W tym tygodniu mamy weekend z Superbetem, bo uraczyli nas dzień po dniu mocnymi promocjami. Bramka Manchesteru United, bramka Tottenhamu, takie tematy grane za 2 złote dają ci dzisiaj 300 i to we freebecie. Warto o tym powiedzieć, bo jeżeli ktoś nie korzystał jeszcze z Superbeta, to ja nie wiem, czy będzie lepszy dzień, bo takie promki na 300 to za często się nie zdarzają. Powiem o tym zaraz nieco więcej. Ciebie witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Oczywiście na początek, jak zawsze, zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. To po prostu pomaga wszystko rozwijać. Interakcja z wami jest najważniejsza. Dzięki serdeczne. Masa kuponów na dzisiaj. Wracają 3 osoby, które typowały w zeszłym roku, więc tacy stali bywalcy typerscy. Do kuponów przejdziemy zaraz. Jeżeli nie chcesz szukać bloku promocyjnego, uwaga, nie musisz. Suwak i przewijasz, nie ma najmniejszego problemu. Ja o tej promocji na gola Tottenhamu i gola Manchesteru United konkursik zrobimy. Zaproszę do grup i też przejdziemy oczywiście klasycznie do kuponów, więc zaczynam od tej promocji. Jest to promocja skierowana do was, do nowych graczy Superbet. Jeżeli ktoś nie ma konta w Superbecie, jak odebrać tą promocję? Wystarczy, że konto sobie założysz z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Przy rejestracji akceptujesz zgody marketingowe, weryfikujesz sobie konto gracza, więc normalna sprawa. I uwaga, żeby zapisać się do tej promocji, wpłacasz minimum 50 zł na konto gracza i już do promocji jesteś zapisany, nic więcej nie musisz klikać. I teraz tak, decydujesz, czy twoim zdaniem Manchester United strzeli gola, czy twoim zdaniem Tottenham strzeli gola. Wybierasz sobie jedną z tych drużyn i tak jak widzisz na tych kuponach, grasz za minimum 2 złote po prostu gola jednej drużyny. Jeżeli zagrasz, że Manchester United strzeli gola i Manchester United strzeli gola, to w przeciągu 72 godzin 300 zł freebeta wpada na twoje konto gracza, czyli masz kasę na grę, za którą tylko raz wystarczy zagrać, bo to jest freebet. To samo w przypadku Tottenhamu. Myślisz, że Tottenham strzeli? No to ładujesz sobie 2 złote na gola Tottenhamu. Bardzo prosta, taka klasyczna promocja od Superbeta. Założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja, wpłata minimum 50 zł i za 2 zł wybierasz sobie gola jednej z tych drużyn i czekasz na rezultat spotkania po prostu. Też się nie oszukujmy, że jest to taki mecz, w którym śmierdzi mocno BTTS-em. I oby tutaj dla nowych graczy to się sprawiło, bo i ci, którzy wybrali gola United i Tottenhamu, po prostu będą mieli freebeta. Więc promocja do odebrania z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Pamiętajcie tylko, że ten kupon promocyjny musi być zagrany za 2 zł depozytu, nie za freebet. Zanim przejdziemy dalej, to zapraszam oczywiście do naszej grupy na Facebooku. Ponad 110 tysięcy ludzi. Zapraszam na Discorda, Instagrama. Zapraszam na dwa nasze pozostałe kanały na YouTubie. Strefa typów, strefa typerów. To linki oczywiście macie w opisie pod tym filmem. Wszystkie. I lecimy z konkursem, jak zawsze kasa do zgarnięcia, tym razem, no skoro Superbet to Superbet rozdaje kasę, kasa w Superbecie do zgarnięcia, co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć, subskrybować kanał Obstawiamy, łapę w górę zostawić pod tym filmem, w komentarzu typujecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lens a Paris Saint-Germain, dopisujecie swój nick gracza Superbeta, typujecie do 20:45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez niku gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie, czyli generalnie standard. I teraz przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału na kanale Obstawiamy, czyli do kuponów. Tak jak mówiłem, 3 osoby, które już typowały, ale zaczniemy sobie od debiutu. I to jest tak mocno dyskusyjny debiut, ci powiem, bo Darek proponuje dubla, nie? Dla mnie dziwne wybory, ale tak, dobra, może ja się mylę. W każdym razie, mamy propozycję na to, że Milan strzeli minimum 2 gole po swoim... swoją drogą, ciekawym kursie, minimum 2 gole w meczu z Romą. Oczywiście obie ekipy, jak doskonale wiemy, odpadły z Pucharu Włoch. Milan przegrał z Atalantą 2-1, Roma przegrała 1-0 z Lazio, ale moim zdaniem, no dobra, poza tym pucharem, to Milan ma 3 zwycięstwa z rzędu. No, walnęli 3-0 Empoli, walnęli Cagliari 4-1 i walnęli Sassuolo 1-0. No, gole strzelają, nie? Ale nie wiem, czy nie bałbym się mimo wszystko w takim mocnym meczu, mocnych ekip jak na standardy włoskie, dawać overa 1,5 gola Milanu. Oczywiście tak jak mówię, kurs zachęcający. Mam nadzieję, że Darek ma tutaj po prostu nosa i że to się zazieleni. Dorzucony jest do tego typ z Algierii. Minimum jedno trafienie. Beloizdat z MC Algier. Jak sobie zerkniecie chociaż na tabelę, bo ja muszę rzucić okiem, żeby cokolwiek powiedzieć o tym meczu. Totalnie mi się ten bet nie podoba, ale to jest tylko moje zdanie. To oczywiście może być zaksięgowane w 5 minucie. MC Algier w 12 kolejkach najlepsza defensywa. Nie, druga najlepsza, trzecia najlepsza defensywa. 9 goli straconych w każdym razie. 15 goli gospodarze strzelili w 9 meczach. No, wydaje mi się, że to jest kupon mocno pod czutkę. Czasem są takie kupony, pewnie też tak macie. Wstajecie, patrzycie sobie na ofertę. No, gra tutaj, słuchajcie, Milan z tym. No dobra, oni walą 2 gole na pewno. No tak czuję, po prostu w kościach tak czuję. Tak czuję i wydaje mi się, że kupon mocno na czutkę. No tą Algierię to będę śledził, ale
ale myślę, że mamy mało osób tutaj, które na bieżąco ligę algierską śledzą. No coś takiego, Darka, zostawiam pod waszą dyskusję ewentualnie dalej. Mamy kupon od Michała, który 6 razy typował jeszcze w zeszłym roku w Betfliku. 4 kupony trafione, 8182 zł profitu, bardzo ładnie to wygląda. I mamy dubla, słuchajcie, na Puchar Narodów Afryki. No Michał po prostu twierdzi, że zarówno Ghana w meczu z wyspami Zielonego Przylądka, jak i Nigeria z Gwineą Równikową, no to są po prostu mocni faworyci. Nawet twierdzi, że te kursy są mocno zawyżone. Gdzieś tam przy porównaniu kadr, no po prostu twierdzi, że faworyci wygrywają mecze. Tutaj za bardzo też nie ma co dyskutować, bo to jest kupon typowo grany pod faworytów. Dodatkowo jest to pierwsza kolejka, jeżeli chodzi o Puchar Narodów Afryki, więc ciężko cokolwiek więcej tutaj powiedzieć. W każdym razie mamy taki kupon mocno grany pod faworytów, zdaniem oczywiście Michała, bo wy możecie mieć inne zdanie. Swoją drogą, tyle fajnych, ciekawych meczów w topowych ligach, a tutaj mamy na starcie Algierię i Puchar Narodów Afryki. Dobra, idziemy dalej. Idziemy do kuponu od Tomka. No i tutaj jest celowane po prostu debiucik. Jest celowane w undery. Jeżeli chodzi o Kadeks, bo mamy under drużynowy, under 1,5 gola Kadeksu, no Kadeks w tych 19 kolejkach Ligi Hiszpańskiej nie jest zbyt dobrze się zaprezentował, nie? Bo to jest 15 uzbieranych punktów, trzecie miejsce od końca i co istotne, co nas interesuje przy tym kuponie, jedynie 14 strzelonych goli w 19 meczach. No to nie dziwi, under 1,5. Do tego underek 3,5 goli w meczu Le Havre i Lyonu. Tutaj przed przerwą, powiedzmy tą zimową, Lyon zaczął się odkopywać z gruzów, bo były 3 zwycięstwa z rzędu. Zwycięstwo z Toulouse, z Monaco i z Nantes, więc takie naprawdę fajne zwycięstwa. Ale też, jeżeli chodzi o mecze tych ekip, to w spotkaniach Le Havre średnio 2,05 gola na mecz. Jeżeli chodzi o Lyon, 2,52. Taki dosyć wysoki under 3,5 tutaj łapany na tym kuponie od Tomka. No i jest też ta Ghana lub remis i under 3,5 goli, więc tutaj jeszcze bezpieczniej stara się Tomek iść, no bo dokleja tą podpórę, że Ghana może wygrać lub zremisować i jeszcze under 3,5 goli tutaj proponowany na takim trebelku pod andery zdecydowanie. Dalej mamy kupon od Pawła, to jest druga osoba na dzisiaj, która już typowała w zeszłym roku 19 podanych kuponów, to już naprawdę sporo. 10 udało się trafić, 11 494 zł profitu, ostatni wygrany kupon, widzicie, z zeszłego roku jeszcze. 2000 ładowane na rozbitym kuponie na 2224 pod faworytów, z podpórami, z overem, bo przynajmniej w mojej opinii Paris Saint-Germain, mimo tego, że gra na wyjeździe w meczu z Lens, jest faworytem. Grają zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o ten sezon. Też wydaje się, że kadrowo są no po prostu ekipą lepszą. Liderują w ligę, 40 punktów na koncie w 17 meczach, dla porównania Lens punktów 26. To jest już dosyć spora przepaść, no i też jeżeli chodzi o siłę ofensywną Paris Saint-Germain, to tu się nic nie zmienia, nie? W lidze francuskiej w 17 meczach 42 gole strzelone. No wiadomo, że w lidze francuskiej nie ma za wielu ekip, które potrafią im się mocno tam gdzieś postawić, dlatego tutaj over doklejany i pewnie podobna sytuacja, jeżeli chodzi o mecz Aston Villa z Evertonem, chociaż trzeba powiedzieć, że Everton ostatnio ciut lepiej zaczął grać, chociaż nie, to inaczej, była seria 4 meczów zwycięskich, bo było zwycięstwo z Nottingham, z Newcastle, z Chelsea, z Burnley, ale potem znowu coś się zesrało, bo znowu przyszły porażki. Z Fulham odpadli w pucharze EFL, przegrali po walce z Tottenhamem, przegrali 2-1, City przegrali 3-1, przegrali 3-0 z Wolverhampton i ostatnio w pucharze FA 0-0 z Evertonem. No więc tutaj dziwne to jest. Potrafią zagrać 4 mecze fajne, dobre, zwycięskie, zielone, potem 4 w papę. No tutaj wiadomo, że Aston Villa jest faworytem, bo jest faworytem ekipa, która plasuje się na drugim miejscu w Premier League po kolejkach 20. Dobry sezon Aston Villa. Pewnie wszyscy doskonale wiemy, śledzimy te mecze, bo też tutaj mecze z Legią oczywiście, więc to tym bardziej polski kibic tą Aston Villa śledzi. No wygląda to. Co tu więcej powiedzieć? Wygląda to. 20 meczów, 43 gole strzelone też ofensywnie na świetnym poziomie. Druga najlepsza ofensywa ligi, czyli mamy takie podpóry pod faworytów, overy 1,5 gola doklejone, jeżeli chodzi o kupon Pawła. Dalej mamy kupon od Artura i tutaj mamy tak, no fantastyczna Girona. Fantastyczna Girona ma dzisiaj po prostu swoje spotkanie na wyjeździe z Almerią wygrać. Sprawa jest prosta, nie? Girona aktualnie oczywiście na drugim miejscu. Jeżeli robisz Atletico Madryt 4-3 na własnym terenie, po wybitnym meczu, to nie możesz przegrać z Almerią, która zajmuje ostatnie miejsce i jest w lidze najgorsza. W 19 meczach 5 punktów Almerii. Jeżeli walczysz o mistrzostwo, nie waż się, Girono.
Bo tutaj w Polsce wielu kibiców na to czeka, historyczne mistrzostwo. Nie waż się z tą Almerią przegrać. No i tutaj ja nie dziwię się, nie, że są ładowane kupony z Gironą. Kurs zachęcający, gdzieś tam 1,70, 1,65. To naprawdę jest kuszące. I do tego Ajax z remisem i over 1,5 gola. Ajax, który, no wiadomo, że początek sezonu miał tragiczny. Był okres, że oni w lidze holenderskiej, słuchaj, byli na miejscu ostatnim, ale teraz są na miejscu piątym. Zaraz przed Go Ahead Eagles, 2 punkty różnicy. I też była przerwa oczywiście od 17 grudnia, ta zimowa. W ostatnich 5 meczach ligowych Ajax 4 razy wygrywał i w tym ostatnim meczu zremisował z Zwolle 2-2. Jeżeli chodzi o Go Ahead Eagles, jedno zwycięstwo, 2 porażki, 2 remisy. W tym okresie przedświątecznym lepsza dyspozycja Ajaxu. Jeżeli nic się nie zmieni, złoty dubel moim zdaniem, gościu. Dalej, przedostatni kupon mamy od Przemka. Zwycięstwo Lazio. To też jest taki mecz dzisiaj, że gdzieś tam Lazio jest mocnym faworytem. Też widziałem, że na tych kuponach się pojawia. No dość powiedzieć, że 4 mecze zwycięskie z rzędu. Ostatnio Lazio wygrało z Romą, to co w pucharze przed chwilą mówiłem. Wcześniej z Udinese, wcześniej z Frosinone, wcześniej z Empoli. No a Lecce to tak średniawo, nie? W 5 ostatnich meczach udało się wygrać tylko z Frosinone. Były 2 porażki, 2 remisy. No i też sytuacja w tabeli i aktualna dyspozycja mocno wskazuje na Lazio tutaj, na to, że są faworytem i jeszcze grają do tego na własnym terenie. Swoją drogą, dzisiaj akurat koszulka Lazio się trafiła. Do tego mamy Porto z remisem i over 1,5 gola. Braga ostatnio szalony mecz w pucharze z Benficą. Tam prowadzili 1-0, potem był remis, przegrywali 2-1, znowu 2-2. Benfica finalnie wygrała 3-2, ale jeżeli chodzi o sytuację ligową, to te ekipy są bardzo blisko siebie, bo tylko 2 punkty różnicy. Porto na trzecim miejscu 35 oczek, Braga na miejscu czwartym oczek 33. Fascynująca jest jedna rzecz. Braga w 16 meczach strzeliła 40 goli. Porto dla porównania 23. Mega różnica. Za to Porto straciło w 16 meczach goli 12. Braga 23 stracone gole. Nie dziwi mnie doklejka na overa 1,5 tutaj. No ale jednak Przemek twierdzi, że Porto tego meczu nie przegra. Mogą wygrać albo może być remis. I jeszcze mamy rożne w Almerii. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Almerii, no to tak byli rożne. 8, 8, 9, 12, 18. Zawsze 5 ostatnich meczów sobie przytaczamy. Czyli tutaj 3 ostatnie mecze z 5 z overem rożnych. 2 razy by po jednym zabrakło. Jeżeli chodzi o Gironę, 14, 15, 13, 5, 11. Cyferkowo, bardzo ładnie. Panie Przemku, trzymam kciuki. No i ostatni kupon na dzisiaj jest od Jakuba, który grubo grał w zeszłym roku razem z nami tutaj na YouTubie. 2 kupony podał, to prawda jeden trafiony, ale to jest 10 019 zł czystego profitu za 2,5 koła jest ładowany dubel. Powiem wam szczerze, że tak. Jakoś mi to uciekło z głowy. Uciekło mi z głowy to, że Fiorentina gra naprawdę świetny sezon w lidze francuskiej. W lidze włoskiej, bo Fiorentina... Czekajcie, oni są na czwartym miejscu, dobrze mówię, już wam, żeby tutaj nie przekręcić. Ale wydaje mi się, że to jest czwarte miejsce aktualnie. Fiorentina po 19 kolejkach zajmuje czwarte miejsce ze stratą 6 punktów do trzeciego Milanu. Wow, top 4 dla Fiorentiny to jest naprawdę dobry sezon. Ostatnio była porażka z Sassuolo 1-0, co prawda. No ale nie zmienia to faktu, że w tym meczu z Udinese, które plasuje się na miejscu 16, to Fiora jest mocnym faworytem. Tutaj Jakub za gruby pitos proponuje nam podpórę, czyli Fiora lub remis. Minimum 2 gole w meczu. I bardzo ciekawy typ na bardzo ciekawy mecz dzisiaj, bo mamy spotkanie oczywiście Manchesteru United i Tottenhamu. Tutaj mamy propozycję na to, że Tottenham meczu nie przegra, ale zobaczymy minimum 3 gole w meczu. No jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie mecze ligowe Tottenhamu, ligowe mówię, nie? No to tak, słuchajcie. Dobrze to wygląda. 3-1 wygrali z Bournemouth, 4-2 przegrali z Brightonem, 2-1 wygrali z Evertonem, 2-0 z Nottingham, 4-1 z Tottenhamem. No kręcone overy bardzo mocno. Zobaczymy, jak United w ogóle się pokaże w tym meczu, bo wiadomo, że tutaj sinusoida, jeżeli chodzi o formę. W każdym razie taka sklejka od Jakuba na 7841, jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to by było na tyle. Trochę się nagadałem, ale faktycznie tych kuponów się na dzisiaj uzbierało sporo. Przypominajka ostatnia. Dzisiaj Superbet kieruje do was, do nowych graczy promocję. Jeżeli ktoś nie ma konta w Superbecie, oczywiście legalnie działające w Polsce bookmacher, można konto założyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, zaakceptować zgody marketingowe, zweryfikować sobie konto i uwaga, żeby zapisać się do dzisiejszej promocji, 5 dych wpłacasz minimum na swoje konto gracza i grasz albo gola Manchesteru United, albo gola Tottenhamu. Wybierasz sobie powiedzmy Tottenham. Grasz za minimum 2 zł, bo za tyle trzeba zagrać, czyli 2 zł ryzykujesz. Grasz gola Tottenhamu. Tottenham strzela dzisiaj gola, w przeciągu 72 godzin otrzymujesz 300 zł we freebet od Superbeta na swoje konto gracza i za tego freebeta wystarczy zagrać tylko jeden raz. Promocja dostępna oczywiście tylko dzisiaj z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem.
kciuki za kupony, udanego dzionka uśmiechu na twarzy. Zapewne słyszymy się jutro, bo zostały już mi przebąkiwali, że z piłki ręcznej będzie grane. Więc się widzimy, a wam życzę udanego dzionka uśmiechu na twarzy jeszcze raz. Trzymajcie się, pozdro Ela. Elo, siemanara.